takim szczególnym elementem wizerunku miasta Gdyni, wydaje mi się, że jest edukacja. Za taki pierwszy przełomowy moment należy uznać 90. rok, kiedy bardzo krótko po powstaniu samorządu Gdyni przejęte zostały z własnej woli szkoły podstawowe, dzięki czemu bardzo szybko udało się podnieść tam i standard warunków nauki i zwiększyć ofertę edukacyjną szkół. Dziś z perspektywy tych lat, gdy oceniamy osiągnięcia Gdyni, to widzimy, jak bardzo dużo udało się osiągnąć. Po pierwsze, poprawić standard warunków nauki. Ja chcę podkreślić, że w ciągu tych ostatnich 10 lat do zadań edukacyjnych samorząd gdyński dołożył 800 milionów złotych. Udało nam się także pozyskiwać środki unijne i od czasu akcesu Polski do Unii Europejskiej placówki oświatowe w Gdyni pozyskały 11 milionów złotych, które przeznaczone zostały zarówno na podniesienie warunków nauki, czyli remonty w placówkach, jak i na uatrakcyjnienie i rozszerzenie ofert edukacyjnych. Wydaje mi się, że od czasu, kiedy wprowadzony został zewnętrzny system oceniania poprzez sprawdziany egzaminy zewnętrzne, możemy porównywać wyniki szkół nie tylko w Gdyni, ale porównywać te średnie wyniki miasta z innymi miastami. Od początku istnienia tych egzaminów gdyńscy uczniowie uzyskują najwyższe średnie, zarówno w zakresie sprawdzianu szóstoklasisty, jak i w przypadku egzaminu gimnazjalnego i matury. Takim szczególnym powodem do chluby, w moim przekonaniu, jest wynik egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej. W jednym z minionych lat był to najwyższy wynik w Polsce. A jest to bardzo ponad średnią wojewódzką i ogólnopolską wynik średni wszystkich gimnazjów w Gdyni. Możemy się szczycić również najwyższą zdawalnością matury. W tym wypadku mówię o wynikach szkół ponadgimnazjalnych i również najwyższymi wynikami matury z niektórych, no szczęście tych najważniejszych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Także jeżeli chodzi o zdawalność w zakresie egzaminów zawodowych, Gdynia w województwie ma najwyższą zdawalność. Myślę, że to jest efektem zaangażowania nauczycieli, ambicji rodziców, pracowitości uczniów i także takiej świadomej polityki miasta, dzięki której budujemy dodatkowe oferty edukacyjne. Na przykład zwiększamy liczbę godzin po to, by zapewnić uczniowi sukces na sprawdzianie czy egzaminie zewnętrznym. Od 3 lat na przykład wszystkim szkołom i wszystkim klasom w Gdyni szkół ponadgimnazjalnych dołożyliśmy dodatkową godzinę matematyki, którą finansujemy, by zdawana po raz pierwszy w tym roku obowiązkowo na egzaminie maturalnym matura przyniosła uczniom gdyńskim sukces. Czyli tego typu działania, bardzo tak specyficznie i świadomie ukierunkowane, przekładają się w Gdyni na sukces. I również myślę, że elementem tego sukcesu, bardzo ważnym, jest i to, że procesy demograficzne, a więc zmniejszająca się liczba uczniów, wolny wybór szkoły, który w Gdyni preferujemy, on powoduje taką konkurencyjność szkół, to, że zabiegają one o ucznia, że muszą pomyśleć i poszukiwać ciekawych ofert edukacyjnych i projektów ciekawych edukacyjnych, takich indywidualnych również, dzięki którym rodzic, który coraz bardziej świadomie wybiera dla swojego dziecka szkołę, począwszy od szkoły podstawowej, chciał wybrać właśnie tę szkołę, a nie inną, bo to uczniowie tworzą szkołę w sytuacji, kiedy ubywa ich, zawsze istnieje ryzyko, że z powodu braku naboru szkoła będzie musiała zniknąć, czy samoistnie zniknie w sieci gdyńskich szkół. Do ważnych priorytetów polityki oświatowej miasta zaliczyłabym również dążenie do zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki przedszkolnej. Mamy w Gdyni 37 przedszkoli samorządowych i od kilku lat część z nich rozbudowujemy, w części wykorzystujemy wcześniej niewykorzystane pomieszczenia, w których na przykład znajdowały się mieszkania służbowe, tak by móc
zwiększyć liczbę dzieci przyjętych do przedszkoli. Wydaje mi się, że od kilku lat udaje nam się prawie w całości zaspokoić oczekiwania rodziców. No, w tym roku potwierdzeniem tego był fakt, że we wrześniu okazało się, że jest 70 jeszcze wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach. Co prawda ten rok był nietypowy, gdyż część rodziców sześciolatków w Gdyni skorzystała z możliwości wysłania dziecka do klasy pierwszej. I w tym obszarze no, osiągnęliśmy niezwykły sukces, jak się okazało, w skali kraju, gdyż aż 22% gdyńskich sześciolatków znalazło się w klasach pierwszej szkoły podstawowej. Ale również przygotowaliśmy się do tego odpowiednio, gdyż stworzyliśmy w szkołach takie warunki, by rodzic mógł bezpiecznie taką decyzję podejmować. Wprowadziliśmy dodatkowego nauczyciela do klasy pierwszej dla sześciolatków, by dziecko nie musiało korzystać z świetlicy, w której jest duża grupa dzieci, by mogło na stałe z nauczycielem, który przyjmuje opiekę po południu, mieć stworzone warunki takie, by rodzic spokojnie mógł pozostawić dziecko dłużej w szkole i dopiero po pracy odebrać je z placówki. Myślę, że to ciekawe doświadczenie, bo ono pokazało, że rodzice są otwarci, że gdy komunikat o tym, na czym polega ten wybór, z czym rodzic się musi zmierzyć, decydując, czy przedszkole dla sześciolatka, czy zerówka w szkole dla sześciolatka, czy klasa pierwsza w szkole dla sześciolatka, że musiał decydować się wieloma względami. No, w moim przekonaniu na przykład tym, czy dziecko urodziło się w pierwszej połowie roku, czy w drugiej, czy to jest tylko kilka miesięcy różnicy, jeżeli chodzi o rocznik dziecka, jak jest przygotowane, czy ma taki zasób podstawowych umiejętności, dzięki którym spokojnie może bez żadnego ryzyka rozpocząć naukę w klasie pierwszej. My przekazaliśmy rodzicom podstawy programowe, tak żeby rodzic wiedział, czego dziecko będzie się uczyło sześcioletnie, gdy zostanie w zerówce, a jakie podstawy programowe będzie realizowało, gdy rodzic zdecyduje się, by podjęło naukę w klasie pierwszej. Wydaje mi się, że ta dobra komunikacja z rodzicami poprzez dyrektorów szkół i dyrektorów przedszkoli plus wykorzystanie każdej możliwości, także finansowej, także organizacyjnej, by te warunki w szkole były jak najlepsze, że to wszystko spowodowało, że taka rekordowa jak na Polskę liczba rodziców sześciolatków wykorzystała tę możliwość i wybrała, zdecydowała o tym, że dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej. Będziemy monitorować, śledzić, jak to się, ta efektywność i ta adaptacja dzieci w szkole odbywa, tak by w przyszłym roku szkolnym poszukiwać jeszcze lepszych rozwiązań, tak by rodzice bez obaw podejmowali takie decyzje.